Nowa strategia grupy Tauron jest odpowiedzią na wyzwania wynikające z aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynku, w szczególności związanej z transformacją branży elektroenergetycznej oraz nowymi rozwiązaniami wspierającymi tę transformację. W procesie opracowywania strategii dokonano gruntownej analizy otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego oraz prognoz i kierunków rozwoju sektora, przekładając je na szanse i ryzyka dla grupy Tauron do 2030 roku z perspektywą osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Strategia oparta została na trzech priorytetach, których realizacja pozwoli na dalszy rozwój grupy Tauron. Priorytet pierwszy to zrównoważona działalność. Pozwoli na transformację w kierunku neutralności klimatycznej oraz obniżenie emisyjności i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Działania skoncentrowane będą na zwiększeniu mocy zainstalowanej w OZE, w tym zaangażowaniu w rozwój farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim oraz poprawie efektywności elektrowni wodnych, a także wyjściu z energetyki węglowej i działalności związanej z wydobyciem węgla kamiennego oraz dekarbonizacji ciepłownictwa. Priorytet drugi, wzrost w oparciu o największą bazę klientów, pozwoli pozostać wiodącą na rynku krajowym grupą energetyczną w zakresie niezawodności dostarczania energii elektrycznej i ciepła oraz sprzedaży energii elektrycznej i obsługi klienta. Priorytet trzeci to rozwój w kierunku organizacji podążającej za zmianami. Pozwoli na utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej dzięki poprawie efektywności i coraz bardziej elastycznej, dostosowującej się do potrzeb nowych klientów organizacji. Działania skoncentrują się na pozyskiwaniu środków finansowych na realizację programu inwestycyjnego, utrzymaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia, optymalizacji struktury grupy Tauron oraz poprawie efektywności operacyjnej. Cel grupy Taurona to budowa wartości grupy poprzez nowoczesne rozwiązania dla klientów i klimatu przy utrzymaniu stabilności finansowej.